Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała tobie, Panie. Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w prawie, wystawiając go na próbę, zapytał: Nauczycielu, które przykazanie w prawie jest największe? On mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach zawisło całe prawo i prorocy. Oto słowo Pańskie. Uwielbiamy, Duchu Święty, Twoją obecność w nas. Wysławiamy Ciebie za to, że mówisz do nas poprzez dzisiejszą liturgię słowa. Przyjdź, Duchu miłości i miłosierdzia, i naucz nas miłości względem Ciebie, Boże, w Trójcy Jedyny, względem naszych bliźnich i siebie samych. Przyjdź przez Maryję, Matkę pięknej miłości. Przyjdź, bo pragniemy słuchać. Otwieraj nas na Twoje słowo. Proszę również, przemawaj przeze mnie dla dobra wielu, dla dobra Kościoła, dla chwały Twojej, Boże. Niech Maryja nam towarzyszy jako ta, która zawsze słuchała i zawsze słucha. Szala Maria, Maria sole metol alchalaj balachitelej Adonai maralaj alalalala lechenen Szachebet olavet olochenaj I sylfata kariasz. Wiemy, że Pan Jezus był wystawiany na próbę wiele razy przez różnych ludzi. A to zwolennicy Heroda, a to uczniowie Jana, apostoła, a to faryzeusze, a to saduceusze, a to uczeni w piśmie, a to nawet sami arcykapłani, czasami jeszcze inni, którzy nie wierzyli Panu Jezusowi i wystawiając Go na próbę nie chcieli uwierzyć, tylko chcieli jeszcze bardziej upewnić się według nich w postawie niewiary, apostazji względem Jezusa, zatwardziałości. Dla nich Jezus był problemem i był osobą nie do przyjęcia. Kontrowersyjny, który ciągle według nich robił im problemy, zamęt, zgorszenie. Dla nich Jezus był problemem, którego chcieli się jak najszybciej pozbyć. Tydzień temu była Ewangelia, kiedy wystawiali Pana Jezusa na próbę, czy mają podatek Cezarowi płacić, czy nie. I Pan Jezus ukazał ich obłudę i fałsz, mówiąc: co jest Cezara, dajcie mu, a co jest Boga, dajcie Bogu. Nawet niektórzy z jego wrogów najzatwardzialszych, najbardziej zaciekłych, byli zdumieni jego odpowiedzią, że wybrnął z ich pułapki. Oni, ludzie fałszu, on, prawda odwieczna, głoszący zawsze prawdę, prawda zawsze zwycięża fałsz i kłamstwo. Prawda jest roztropna, ale nigdy nie jest przewrotna. Kłamstwo jest przewrotne. Ludzie żyjący w kłamstwie niestety takimi są. Więc zwycięstwo Pana Jezusa, prawdy. I podobnie było
Jeżeli chodzi o dzisiejszą Ewangelię, też byli tacy, którzy ciągle Pana Jezusa chcieli atakować, pewni zwycięstwa. Pan Jezus zamknął usta Saduceuszom, którzy twierdzili, że nie ma zmartwychwstania, a On udowodnił w kilku słowach, że jest zmartwychwstanie. Bo skoro Bóg jest duchem, Bóg jest odwieczną miłością, prawdą, dobrem, był, jest i będzie, więc jeżeli stworzył ludzi, stworzył ich duszę, to po to, żeby oni też istnieli nieśmiertelnie w Nim. Ci, którzy zasłużą na to, będą w Jego królestwie. Ci, którzy będą odrzuceni, będą w innym królestwie ciemności. A tym razem Pan Jezus zamyka usta jednemu z uczonych w piśmie, w prawie. Znał świetnie prawo, ale ten człowiek nie znał miłości Boga. Nie znał Boga. I nawet w naszych czasach się może zdarzać też to, że ktoś zna się świetnie na teologii, na różnych naukach kościelnych, katolickich, ale nie zna Boga, nie zna Jego serca, nie zna Jego miłosierdzia. Dlatego na pytanie tego uczonego, który jest największe i najważniejsze w prawie przekazanie, uczeni w piśmie i faryzeusze kłócili się ze sobą na ten temat. Uważali, że trudno jest powiedzieć, który jest najważniejszy. Wiele było ważnych przykazań. Można było powiedzieć, że te są większe, te są mniejsze i tak je ogólnie podzielono. Ale nikt nie powiedział, bałby się powiedzieć wprost, że jakieś jedno przykazanie jest największe i najważniejsze. Bo przez to by umniejszył wszystkie inne pozostałe. A Chrystus nie boi się tego pytania i nie boi się odpowiedzi. Nauczycielu, które przekazanie w prawie jest największe? Czyli najważniejsze, numer jeden. Ty jesteś nauczycielem. Ty znasz się na prawie. Może nawet lepiej niż my. Więc powiedz nam. I to była taka pułapka. Oczywiście, jeżeli chodzi o sprawy polityczne, społeczne, no to Rzymian czy tego typu ludzi nie interesowało, czy przykazanie takie, czy inne jest największe, najważniejsze. Więc nawet gdyby Pan Jezus zaryzykował i powiedział to, co dla nich jest nie do przyjęcia, to nic by nie mogli Panu Jezusowi zarzucić, na przykład donosząc do Rzymian. Ale Pan Jezus, jak powiedziałem, nie bał się odpowiedzi na to pytanie. I powiedział jasno, wyraźnie, największe, najważniejsze jest to przykazanie. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. Jeszcze w innej Ewangelii jest ze wszystkich sił swoich, całą swoją mocą, czyli całą swoją istotą, żebyś ty we wszystkim, kim jesteś, czym jesteś, kochał swojego Boga, miłował Go ponad wszystko, żeby On był miłością twojego życia, twojego serca, twojej duszy. Aby był w twoich myślach, aby był w twoich uczuciach, emocjach, aby był w twoich słowach i czynach. Bóg obecny, miłość do Niego. Więc to przykazanie jest pierwsze i największe, i najważniejsze. Więc zaryzykował Pan Jezus, mówiąc takie słowa. Ale mówi to też również i do nas, przypomina nam tą prawdę. On chce być miłowany. Nie chce być tylko czczony, nie chce być tylko wzywany. Nie chce, żebyśmy o coś Go prosili. Tylko to nie tylko, to byłoby za mało.
Bóg chce całego Twojego serca, całej Twojej duszy, umysłu, całego Ciebie, wszystkich Twoich sił dla Jego chwały. A nawet jak nie masz sił, jesteś bezsilny, to wszystko Jemu ofiaruj dla Jego chwały. Jeżeli miłujesz Boga, będziesz cały Jego. Więc we mnie nie może być czegoś, co będę kochał na równi jak Boga albo bardziej niż Boga. Bo wtedy moim pierwszym przekazaniem będzie miłość do kogoś albo do czegoś, albo nawet do siebie samego. I tu będzie już bałwochwalstwo. Tu będzie już idolatria. To będzie już narcyz. To będzie coś, co mnie zatruje. Coś, co mnie ostatecznie zabije. Jeżeli będę żył tak, jakby wszystko inne było ważniejsze od Boga mojego, dojdzie do tragedii, do dramatu. Nie można się więc łudzić. Albo Bóg, albo wszystko inne. Ale jeżeli wybieram Boga, to muszę temu wyborowi miłości być wierny, być oddany, być żarliwy. Bo choć każdy z nas jest pyłkiem z jednej strony w oczach Pana Boga, to możemy Boga kochać właśnie całym sobą. I to jest piękne. Bóg nam taką możliwość kochania Go całym sobą. I to mi daje szczęście. I to mi daje pokój, radość. To jest moim życiem. Kiedy miłuję Boga, żyję prawdziwym życiem dzięki Jego miłości. Przyjmuję Jego miłość. Chrystus też powiedział, że kto Go miłuje, będzie zachował Jego naukę, a potem, że będzie taki człowiek też umiłowany przez Niego, przez Ojca, i Ojciec, i Jezus, i Duch Święty przyjdą do tego człowieka, który miłuje, który żyje nauką Pana. Więc ten człowiek będzie wypełniony Bogiem i miłością Boga po brzegi. Ja miłuję Boga całym sobą i On mnie miłuje też całym sobą, cała Trójca, Ojciec, Syn i Duch. Bóg, który jest odwieczną miłością, prawdą, światłem, mądrością, miłuje mnie całym sobą. To jest niepojęte, jak to możliwe, żeby Bóg kochał takie drobinki, takie pyłki jak my. I Chrystus też mówi o tym, że nie ma miłości Boga, jeżeli nie będzie też miłości do bliźniego, do drugiego, do bliskiego, ale nawet do obcego, do przyjaciela, ale nawet do nieprzyjaciela, do tego, który mnie miłuje i chce mojego dobra, a nawet miłości do tego, który gardzi mną, nienawidzi i chce mojego zła, który mi złorzeczy i przeklina mnie. Oczywiście łatwiej jest kochać tych, którzy nas kochają. O wiele trudniej tych, którzy nas ranią. Ale Bóg mówi, będzie to możliwe, żebyś miłował tak, jak ja miłuję wszystkich. Pamiętaj też, żebyś miłował siebie samego. Miłość do Boga, do bliźnich, ale także do siebie samego. Wielu ludzi się nienawidzi, gardzi sobą, brzydzi. Ma wstręt do siebie, do swojej urody, do swojego życia, do swojego wnętrza. Ale Bóg chce, żebyś się miłował w Nim i żebyś miłował Jego, Jego serce, Jego obecność w sobie. Bo skoro Bóg miłuje Ciebie, jesteś godzien miłości. Więc ta dzisiejsza nauka jest krótka i prosta. Wiem, że niektórych dziennikarzy i innych ludzi zawiodę. Ale ta nauka jest także dla nich. Żeby wiedzieli, że miłość jest najważniejsza. Wszystko inne stracą, nawet jeżeli chcą zabłysnąć w oczach tego świata, popisać się przed niektórymi, swoimi nawet może pracownikami, innych oczerniając, niesławiając. Nawróćcie się, bracia, i piszcie o prawdzie, o dobru. Brońcie takie dzieła dobra, dzieła Boga jak to. Stańcie po stronie prawdy i wolności. Potem może być za późno.
Panie, daj nam miłość. Na miłości zbudowałeś całe prawo i proroków. Miłość jest bronią potężną i siłą. Miłość czyni z naszych serc strefę Jego chwały i obecności, strefę niebieską, strefę wolności, dobra i prawdy. Każdy z nas ma godność dziecka umiłowanego przez Boga. I nie pozwólmy, żeby nam to inni zabrali. Prawo i prorocy mówi o miłości. To miłość jest motorem życia też każdego z nas. Miłość Boga, miłość Jezusa. Miłość, która zwycięża. We wszystkich trudnościach, cierpieniach, walkach, udrękach odnosimy pełne zwycięstwo dzięki temu, który nas umiłował. I nic nas nie odłączy od Jego miłości, nic. Nawet złe duchy i inne siły nie odłączą nas od Jego miłości. Panie, chwalimy Cię i błogosławimy za dzisiejszą prostą, krótką naukę o miłości dla nas i do nas. Daj nam łaskę, żebyśmy odpowiadali miłością na nienawiść, dobrem na wszelkie zło, prawdą na kłamstwo. Panie, jesteśmy z Tobą, jesteśmy Twoi i chcemy żyć w pełni Twoją nauką. Chcemy miłować Cię z całego serca, duszą, umysłem i ze wszystkich sił swoich, a naszych bliźnich jak siebie samych, w Tobie i dla Ciebie, naśladując w tym Maryję.